Jesteśmy w środku. W całkiem fajnym domku. Zobaczcie, że ktoś tutaj miał terrarium. Że sporo rzeczy zostało. O kurde, jaki kominek. Wow. Naprawdę robi wrażenie. Kto by pomyślał? Chociaż to są stare kamienice, to nie dziwne, że takie kominki można tutaj spotkać. Całkiem spoko kuchnia. Toaleta. Radio samochodowe. Łazienka. Też zostało dużo wyposażenia. Ale kipisz już też tutaj był, na pewno. BMW. Tutaj jakaś graciarnia. A, i piec centralnego ogrzewania. Ale patrząc na te wszystkie graty, to chyba już od dawna nieużywany. Dobra. Tu chyba nic nie znajdziemy ciekawego. Raczej nie. Idziemy na górę. Chyba tylko parter jest. Zresztą nie widziałem nigdzie wejścia na górę. Chyba faktycznie nie ma wejścia. Ale piec naprawdę ładny. Robi wrażenie. Przez jakiś czas chyba ktoś tutaj sobie melanżował. Ale to już nie nasza sprawa. Podoba mi się te terrarium. Ciekawe, co tutaj trzymano. Zobaczcie, tu mamy nawet taką piękną Mazdę.
Całkiem fajny busik. Jest Mazda, jest jazda. Jeździła tutaj chyba osoba niepełnosprawna. Jak wygląda wnętrze? Silnik na wierzchu. Nie będę go otwierał. Tak mi się wydaje. Taki troszkę w tuningu. Jakbym znał właściciela, z chęcią bym odkupił. Co tutaj jest? O, tu był jakiś warsztacik chyba. Ale wszystko się zawaliło. Tu są jeszcze jakieś garaże, ale są puste całkowicie. Więc powoli będziemy kończyć eksplorację. Coś jeszcze jest, ale chyba nic ciekawego. Jakiś gołębnik. I to chyba będzie tyle. Gołębnik. Ale zobaczcie, że nadal są tutaj gołębie. Mam nadzieję, że właściciel tutaj wraca. Że gołębie nie są na pastwę losu tutaj zostawione. Dobra. Widokiem na te piękne samochody zakończę eksplorację. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem na kolejnych wyprawach.